Z nami pan dyrektor Marcin Kutasz, Kutasz Szczepnika. Jest dyrektor zespołu przychodni specjalistycznych pan Artur Aszczapski. I witam pięknie szefa Moszyckiego Centrum Medycznego pana Witolda Golemo. I strona nasza, strona Urzędu Miasta Tarnowa, to zastępca prezydenta Dorota Skrzyniarz, to szefowa Centrum Spraw Społecznych Magdalena Osiek i goście, o którym już mówiłam, dlatego wymienią na końcu, w ramach odbywającego się w Tarnowie Ogólnopolskiego Forum Ekspertów i Menedżerów Ochrony Zdrowia, pan Marek Wójcik. Witam. Ja nazywam się Dorota Kąc-Pławecka, jestem rzecznikiem pana prezydenta i spróbuję moderować dla państwa to spotkanie. Przyjęliśmy formułę pytanie-odpowiedź. Zresztą zwykle nasze spotkania odbywają się właśnie w takiej formule. Nazywam się Jacek Litwin, mieszkam na Nowym Świecie, więc niedaleko. Jest to jedyny powód, dla którego jestem tutaj dzisiaj. Ponieważ chciałem zapytać, kto w Urzędzie Miasta był odpowiedzialny za ogłoszenie terminu i godziny spotkania tego teoretycznie spotkania z mieszkańcami. Ja dzisiaj się dowiedziałem o nim o godzinie 13:36 ze strony Urzędu Miasta. Gdzie zostały wcześniej umieszczone te informacje poza stronami Urzędu Miasta? No to też od razu odpowiem, jeżeli pan pozwoli. Mamy miesięcznik miejski bezpłatny, który ukazuje się w nakładzie 6,5 tysiąca egzemplarzy. I po raz pierwszy ta informacja, że planowane jest jakieś spotkanie, ukazała się przed miesiącem. A więc ostatnie pytanie w tej materii. Panie Jacku, czy jest pytanie merytoryczne o przekształcenia? Bo wiedzę panią przewodniczącą, która się zgłasza i chciałaby dopuścić do głosu. Pytanie merytoryczne to jeszcze jedno pytanie ostateczne w sprawie tej informacji. Jeżeli była tak świetnie kolportowana ta informacja, dlaczego jest aż tylu mieszkańców na tym spotkaniu? Dlaczego? Aż tylu mieszkańców na tym spotkaniu, bo nawet przypuszczam osób niezainteresowanych bezpośrednio można policzyć na to. No, ja myślę, że... Mówimy w tej chwili o komercjalizacji trzech placówek służby zdrowia w Tarnowie. Jeżeli prezydent miasta, czyli gmina miasta Tarnowa zamierza przeprowadzić tę komercjalizację, chciałbym odpowiedzieć na dwa pytania. Dwa proste pytania. Czy została dokonana wstępna wycena tych placówek? Pierwsze pytanie. Jeżeli została taka dokonana, to jaka jest wartość dla gminy miasta Tarnowa tych placówek? I w momencie, kiedy miasto zdecydowało się na tego typu działania, czy są już podmioty chętne do przejęcia tych placówek? Dziękuję. Ja myślę, że pominę komentarze, to co pan mówi, natomiast oddam głos fachowcowi, czyli pani Magda Osiak, szefowa Centrum Spraw Społecznych. Proszę państwa, proces przekształceń przewiduje pewne etapy. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, z aktami wykonawczymi, nie można wykonać wyceny, zanim nie zostanie podjęta decyzja o tym. Ponieważ związki zostały troszeczkę przez pana wywołane do odpowiedzi, to ja poinformuję, że my, wspólna reprezentacja związkowa, od dawna, odkąd usłyszeliśmy po raz pierwszy hasło, że będzie spotkanie z mieszkańcami, dopytywaliśmy o termin tego spotkania i bardzo długo nie uzyskiwaliśmy odpowiedzi. Dokładnie okrągły stół był w czwartek ubiegłego tygodnia, tak to prawie? I wtedy jeszcze dwa tygodnie. Półtora. I wtedy jeszcze dowiedzieliśmy się, że nadal nie wiadomo kiedy. Również uważamy, że o takim spotkaniu mieszkańcy powinni być z wyprzedzeniem i bardzo
szeroko informowani. Powinny być plakaty na mieście. Nie należy zrzucać na odpowiedzialności na opieszałość mediów, które nie rozkolportowały tej informacji, bo można było wykupić w mediach płatne ogłoszenia, bo ktoś, komu zależy na tym, żeby dokładnie taka treść została opublikowana, to tak robi. I myślę, że bardzo źle się stało, że tej informacji nie było jak należy. To, że została zamieszczona na stronie internetowej miasta, proszę Państwa, wielu ludzi po prostu nie śledzi strony internetowej miasta. Wielu ludzi, w tym ci najbardziej zainteresowani opieką medyczną, czyli emeryci, renciści, w ogóle nie korzysta z internetu. To nie może być główna droga dojścia z informacją do mieszkańca. Więc z tego względu też uważam, że jest to nietrafione. Większość osób na tej sali to są pracownicy służby zdrowia i rzeczywiście pewnie pozostałych mieszkańców można by na palcach policzyć. Natomiast jeśli chodzi o pytanie, które Pan zadał odnośnie wyceny, ja rozumiem na ten moment wyszacowanej wyceny. Bo ta wiążąca, ona rzeczywiście, chociaż w stosunku do zespołu przygodni specjalistycznych Mościckiego Centrum Medycznego, to już nie jest taka wczesna pora, skoro Państwo chcą z końcem tego roku już robić przekształcenie. To już nie jest taka wczesna pora na wycenę. Jeśli szpital ma być przekształcony ponad rok później, prawda, rok później jak te dwie przygodnie, to ja rozumiem, teraz powinny być to wielkości wyszacowane. Ale chciałam Państwa od razu poinformować, że my od dawna zwracamy się do miasta o szereg informacji takich związanych z procesem przekształcenia, o szereg danych i o szereg projektów, ważnych dokumentów, które powinny towarzyszyć procesowi przekształcenia. I do dziś nie możemy się doprosić tych projektów. Rozmawiamy ogólnikami, informacji konkretnych nie ma. I myślę, ja bym postulowała, tak jak Pan dzisiaj do południa, no właściwie zaczął swoją prelekcję od stwierdzenia, długo myśleć, długo rozmawiać, ścierać poglądy przeciwne sobie, żeby wybrać najlepszą drogę dalszego rozwoju i potem dopiero decydować i realizować. Zdecydowanie u nas ten proces dochodzenia do decyzji jest zbyt krótki i to jest mankament. I ja jeszcze dopowiedziałabym jedną rzecz. Mankament się nam nakłada na mankament. Dokładnie w takim stylu albo w jeszcze gorszym była procedowana ustawa o działalności leczniczej. I to jest grzech pierworodny tej ustawy. I teraz trzeba się liczyć z tym, że ta ustawa nie będzie trwała. Wiele zapisów wystarczy, że zmieni się opcja rządząca, która siłowo realizowała tą koncepcję. Wiele zapisów będzie zmienianych. I to jest następny przykład na to, jak należy się opierać na stabilnej podbudowie. I to się wiąże również niejako z naszą sytuacją, bo na takiej niestabilnej bazie chce się nas w tej chwili przekształcać. Brak stabilizacji mamy wieloraki. Jest brak stabilizacji gospodarczej, i coraz gorsza sytuacja, to się bezpośrednio odbija na kondycji służby zdrowia, jest brak stabilizacji systemu prawnego. Około 30 rozporządzeń nie ma takich, które minister zdrowia powinien wydać. Około 30 rozporządzeń. Pani Przewodnicząca, ja myślę, że akurat na brak czasu do wypowiedzi nie powinna Pani narzekać. Przyjmujemy i rozumiemy i słyszymy Pani postulaty i wnioski. Ja pytam, czy jest pytanie? Czy jest pytanie z Pani strony? Bo to jest postulat. Proszę bardzo. Czy Państwo będą skłonni wydłużyć ten okres przygotowawczy do przekształcenia? Zrobić to w sposób bardzo transparentny i doprowadzić do szerokich konsultacji społecznych, prawdziwie szerokich konsultacji społecznych. Pani dyrektor Magdalena Osiak, co to znaczy wydłużenie i prawdziwe konsultacje? Proszę Państwa, konsultacje trwają od połowy czerwca. Panie Przewodniczący, dajecie Państwo ten miesięczny, taki nasz, prawda? A więc proszę mi pokazać tam z sierpnia i z września, bo takie Państwo przygotowaliście. Proszę mi pokazać, że jest tutaj podana data, miejsce i godzina tych konsultacji.
bo ja nie znalazłem. Pani powiedziała, że jednym z elementów informacji dla pracowników, bo takie było Pana pytanie tutaj, w jaki sposób pracownicy, nie pracownicy, mieszkańcy mogli się dowiedzieć. Pani powiedziała, że jest rozportowany na terenie miasta Tarnowa nasz miesięcznik komunikacji miejskiej. Ja akurat jeżdżę, w przeciwieństwie pewnie do większości tutaj, ja akurat jeżdżę autobusami, bo nie mam samochodu i daję Pani słowo, w życiu nie widziałem tego miesięcznika w żadnym odbiciu. Nawet gdybym go znalazł, tutaj nie ma ani daty, ani miejsca, a na przykład znalazłem taką informację, myślę, że bardzo ważną dla mieszkańców Tarnowa, szczególnie dla melomanów, o imprezie w zamku Dębnie, ale myślę, że jest tutaj ważna, że jest to patronatem Pani poseł Urszuli Augusty. Więc to byliście. Mieszkańcy miasta Tarnowa nie mogli się o tym spotkaniu dzisiejszym dowiedzieć, tak naprawdę żaden z wykonania przekształcać te placówki, to może spróbujmy je połączyć. Zróbmy jeden duży, miejski koncern zdrowotny, dedykowany mieszkańcom miasta i regionu Tarnowskiego. To nie jest tak, że jeżeli w zespole przychodni specjalistycznych prowadzi się komercję, to tam poprawi się dostępność do świadczeń tych refundowanych z Narodowego Funduszu. Mianowicie, zapotrzebowanie na komercję, bez względu na to, ile podmiotów by tą komercją się nie trudniło, będzie dokładnie takie, jak ilość zasobnych portfeli osób, które potrzebują pomocy lekarskiej. A już właściwie chyba każda gazeta w dzisiejszych czasach, która się zajmuje problemem organizacji ochrony zdrowia, też takie wnioski zamieszcza w swoich artykułach, mianowicie, że nie forma organizacyjno-prawna, tylko sprawność zarządzania decyduje o tym, czy odniesiemy sukces, czy klęskę. No to jeśli to weźmiemy pod uwagę, to co nam zostanie w takim razie, w jakim celu? My, jako Polacy, mieszkańcy Tarnowa, potrzebujemy silnego podmiotu, który będzie się finansowo tam pokrywał. My potrzebujemy dobrej służby zdrowia, opieki lekarskiej. I czy na taką opiekę lekarską w Tarnowie bez tego silnego podmiotu, tylko o wielkiej wrażliwości, potrzebujemy taką służbę w Tarnowie. I czy taką będziemy mieli? Być może niech to będzie pierwsza w Polsce. Ale to z prawdziwego zdarzenia służba zdrowia. Ja dziękuję, to tyle. Padły konkretne pytania, na które odpowiemy. Kolektywizacja nie rozwiąże żadnego problemu, jeśli chodzi o dostęp do służby zdrowia, a w konsekwencji doprowadzi do utrudnienia dostępu normalnemu, przeciętnemu, niebogatemu mieszkańcowi miasta Tarnowa do tych usług, które są. A dziwi mnie to, że nie zaciągnięto szerokiej opinii mieszkańców miasta Tarnowa, magistra nie zadał sobie trudu, żeby tego miał plakatować, natomiast Związek Zawodowy Solidarność chodzi między ludźmi, po burku rozmawia, żebyście Państwo słyszeli, jakie mają opinie na zamiary Pana Prezydenta i ludzi za to odpowiedzialnych wręcz mówią, żeby doprowadzić do referendum, żeby coś z tym robić, bo nie godzą się na tą sytuację, a widzą zagrożenia, jakie mogą być, że państwo chce odsunąć od siebie konstytucyjną odpowiedzialność, ograniczyć ją, bo kogo będzie stać, to sobie zapłaci, a coraz mniej będzie pieniędzy na leczenie, które gwarantuje konstytucja. Nie jest tak, że po komercjalizacji nie następuje obniżenie dostępności. Mamy wyniki kontroli NIK-u. Ja bardzo proszę o pytanie, Pani Przewodnicząca, na koniec będziemy udzielali odpowiedzi. Ale moment. Przecież tu nie ma takiej konwencji, że można tylko zadać pytanie. Można wyrażać również własne opinie. I proszę mi, to już drugi raz, kiedy mnie Pani kieruje na drogę samego zadawania pytań. Ja już jej zabieram mikrofon. Chyba tak. W momencie, kiedy SPZO staje się spółką, zgodnie z kodeksem spółek prawa handlowego,
handlowego. Jego priorytetem i głównym celem ma być generowanie zysku, a przynajmniej nie generowanie straty finansowej. Będzie coraz mniej świadczeń nieodpłatnych.